Sprawa Buddy w świetle teorii gier, część druga. Spojrzymy dziś na sprawę Buddy, w co gra prokuratura i jakie strategie mogą obrać tymczasowo aresztowani. Zdaje się do 11 stycznia 2025 roku. Jakie strategie obrać w świetle teorii gier, w świetle najbardziej znanej gry z tej teorii, klasycznego jednokrotnego dylematu więźnia. No to przechodząc od razu do rzeczy, w dylemacie więźnia mamy taką sytuację, że i tak jest pewnie faktycznie w tej sprawie Buddy, na to liczy prokuratura. Mamy dwóch czy kilku podejrzanych i oferta prokuratury jest prosta. Współpraca pełna z prokuraturą, przyznanie się do winy i wyjawienie ról pozostałych osadzonych. W zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary i uniknięcie więzienia, powiedzmy jakaś kara w zawieszeniu czy grzywna. Oferta skierowana do każdego osadzonego podejrzanego z osobna. Racjonalnie myślący osadzeni, winni przestępstwa, mogą, tak kalkulują, albo nie współpracować z prokuraturą, nie współpracować, czyli milczenie. I jeśli wybiorą właśnie milczenie, dostaną w zależności od decyzji pozostałych osadzonych, albo jeden, jeżeli mówimy o więźniu pierwszym podejrzanym, albo jeden rok więzienia, jeżeli drugi podejrzany też będzie milczeć, ale surowy 10-letni wyrok, jeśli drugi pójdzie na współpracę, drugi zeznaje. Jest też szansa uniknięcia surowej kary, jeśli inni też będą milczeć. To obaj, czy wszyscy, dostaną po roku więzienia. Ale właśnie, jeżeli ktoś z pozostałych, czy drugi, pójdzie na współpracę, to ci, co nie pójdą na tę współpracę z prokuraturą, otrzymają surowy 10-letni wyrok. Zakładamy w dylemacie więźnia, że osadzeni, podejrzani nie mają pełnego zaufania do siebie nawzajem i po drugie, podstawowe założenie w teorii ekonomii i teorii gier, myślą racjonalnie i kierują się własnym, indywidualnym interesem, własną użytecznością i z reguły wolą więcej niż mniej, albo, tu może ważniejsze, wolą mniejszy brak, stratę, niż większy brak czy stratę. No więc przy tych oczywistych w sumie założeniach lepiej pójść na współpracę z prokuraturą, bo można uzyskać nadzwyczajne złagodzenie kary, uniknięcie więzienia. Nie ma co narażać się na najgorsze rozwiązanie, czyli surowy 10-letni wyrok, w przypadku gdy nie ma zaufania osadzonych do siebie nawzajem i są podejrzenia, że inni pozostali pójdą na tę współpracę. W tym rozwiązaniu gry dylemat więźnia w tej kalkulacji tkwi jednak pewien paradoks. Otóż w dylemacie więźnia generalnie najlepsze rozwiązanie w sensie optimum Pareto, gdy myśli się nie tylko o sobie, ale i pozostałych, lokuje się w tej pozycji. Czyli milczenie obu graczy, wszystkich, ale właśnie wszystkich. Ono to milczenie daje wynik po roku więzienia. Ale indywidualna racjonalność szuka jednak równowagi nasza. Czyli takiego egoistycznego rozwiązania, z którego już nie opłaca się indywidualnie wyjść. Gdy wszyscy czy większość pójdzie na tę współpracę, to pójdą do więzienia na po 3 lata. Czyli wybierając współpracę, będzie zawsze lepszą strategią, bo wynik od 0 do minus 3. W przypadku pierwszego, który zeznaje, to w zależności od tego, jak zachowa się drugi gracz, to ten pierwszy dostaje albo 0, albo minus 3. I tak samo drugi, jeżeli zeznaje, to dostaje albo 0, albo minus 3, w zależności od tego, jak się zachowa drugi. Zawsze to jest lepiej od 0 do minus 3 niż w przypadku, gdy milczy. Od minus 1 do minus 10. Czyli w równowadze nasza, ewentualna zmiana, tu jest nasza równowaga nasza, i w tej równowadze, zauważmy, indywidualnie można wybrać tylko gorzej, jeżeli chcemy jednak zrezygnować z tego zeznawania. Czyli na przykład gracz pierwszy, czerwony, chce zrezygnować z zeznawania, to trafia w tę pozycję. Czyli z minus 3 na minus 10. I podobnie indywidualnie drugi gracz. Jeżeli decyduje się jednak milczeć, to i rezygnuje z równowagi nasza, to przechodzi z tej pozycji na tę pozycję, minus 10. Czyli indywidualnie można wybrać tylko gorzej. A to jest strategia, która wygrywa w dylemacie więźnia. Współpracować z prokuraturą, bo ewentualna rezygnacja ze współpracy daje gorsze, nawet najgorsze rozwiązanie.
A z drugiej strony, jeśli osadzeni są jednak niewinni, to tak samo też opłaca się pójść na współpracę z prokuraturą i powiedzieć prawdę o swojej niewinności. Podsumowując, najgorszym rozwiązaniem indywidualnym i w przypadku winy, jak i niewinności, wydaje się milczenie w sprawie, bo w przypadku winy naraża się na surowy wyrok, a w przypadku niewinności to oczywiście trzeba o tym jasno z udziałem obrony, z przekonaniem argumentując, powiedzieć. Dodajmy jednak, że prokuratura przedłużając tymczasowe aresztowania bez wyroku, na pewno gra z osadzonymi w tę właśnie grę dylemat więźnia. Liczy, że osadzeni tak właśnie zagrają, że będą się zdradzać wzajemnie, współpracować z prokuraturą w poszukiwaniu równowagi nasza. Czyli, że będą się zachowywać racjonalnie, przy czym racjonalność tę identyfikuje prokuratura standardowo, jako indywidualna użyteczność. Zwykle wolimy więcej niż mniej i mniejszą niż większą stratę. To zachowanie, zgodne z dylematem więźnia, jest więc oczekiwane przez prokuraturę. I uwaga, to oczekiwanie, jak każde zachowanie w teorii gier, powinno być brane pod uwagę, bo wynik zależy także od decyzji podejmowanych przez innych graczy, w tym prokuratury. Obserwacje rzeczywistych zachowań dowodzą, że nie zawsze jest to prawdą, że ludzie działają klasycznie egoistycznie. Człowiek to homo economicus, ale to nie zawsze oznacza granie wyłącznie na siebie, wąski egoizm. Ludzie faktycznie mogą i najczęściej zachowują się indywidualistycznie, egoistycznie, to jest racjonalnie. Ale zwłaszcza w małych, głównie dwuosobowych, zespołach, parach, silnie powiązanych osób czy małych, zżytych grupach, ludzie grają kooperacyjnie często, czyli zachowują się tak, by zmaksymalizować łączny swój zysk, użyteczność, czyli szukają optimum Pareto, niekoniecznie zawsze równowagę nasza. Tyle teoria gier w praktyce. Dziękuję.